Myślę, że wszyscy jesteście dosyć dobrze zaznajomieni z tym, co to są stopnie w kontekście mierzenia kątów. Wszyscy wiedzą, co to jest 45 stopni, 90 stopni i tak dalej. No na przykład, jak chcę narysować kąt 30 stopni, to wiem, że to jest mniej więcej tyle. Mniej więcej tyle, mniej więcej tak on wygląda. Kąt 90 stopni to jest kąt prosty, który zwykle oznaczamy taką kropeczką tutaj, czyli wiemy, że to jest kąt 90 stopni. Taki kąt na przykład że po wykonaniu takiego obrotu o ten kąt dostanę kierunek dokładnie przeciwny, czyli że te dwie półproste tworzą z powrotem jedną prostą, no to to jest kąt o mierze 180 stopni. I nawet mówi się często w języku potocznym, że ktoś zrobił zwrot o 180 stopni i każdy rozumie, co to znaczy. Taki kąt, że po jego zatoczeniu wrócę z powrotem do tego samego kierunku, do tej samej półprostej, no to wiecie, że ma miarę 360 stopni. Mówi się, że ktoś wykonał obrót o 360 stopni, jak na przykład, nie wiem, robi jakieś triki na snowboardzie czy na deskorolce. Mówi się czasami, że zrobił 3,6 czy tam 360. To znaczy, że się obrócił o 360 stopni. No dobrze, ale można się teraz zastanawiać, dlaczego my właściwie dzielimy kąt pełny na 360 jednostek? Dlaczego akurat w ten sposób te kąty mierzymy? Prawdopodobnie wiele osób zadawało sobie z was to pytanie. Jest to pytanie, które nurtuje poważnych badaczy, i jest wiele teorii, które próbują wyjaśniać, skąd się wzięło takie mierzenie kąta, a nie inne. No i mówi się, że na przykład starożytni astronomowie mieli kalendarze oparte na liczbie 360. My wiemy, że. Jest 365 dni w roku, no ale podobno były też kalendarze oparte na liczbie 360, która jest taka może bardziej okrągła, a może po prostu nie do, nie do końca dobrze umieli to policzyć. No i po prostu astronomowie widzieli, że obiekty na niebie przesuwają się, niebo się zmienia mniej więcej w tempie 1,360 na dobę, więc wygodnie było im dzielić obrót na 360 jednostek. Inna teoria mówi, że starożytni Babilończycy. Wymyślili taki sposób mierzenia kątów, i że jest to związane z tym, że po pierwsze, oni bardzo lubili trójkąty równoboczne. Jak teraz wpiszemy tutaj sobie w okrąg 6 trójkątów równobocznych, to powstanie nam mniej więcej taka figura. Tutaj sześć trójkątów równobocznych tak się daje zmieścić w okręgu. No i mieli system liczenia oparty na liczbie 60, więc dzielili tutaj ten kąt na 60 stopni. No, i mamy 6 trójkątów po 60 stopni, czyli rzeczywiście dostajemy 360 stopni na kąt pełny. Tak czy inaczej, wszystkie te wyjaśnienia, niezależnie od tego, które jest to najbardziej prawdziwe, opierają się na, na tym, że jest to sposób mierzenia, który jest wytworem kultury, wytworem historii. Czyli. Nie jest to jakiś obiektywny fakt, że kąty trzeba mierzyć tak, a nie inaczej, tylko jest to związane z jakimiś na przykład właśnie zjawiskami astronomicznymi, czy też upodobaniem do liczby 60 w starożytnym Babilonie. Na kąty można równie dobrze mierzyć według innych miar. I jest bardzo wątpliwe, żeby na przykład jakiś obcy na innej planecie również dzielił sobie kąt pełny na 360 jednostek, jeżeli... U niego rytm astronomiczny jest zupełnie inny, jeżeli on liczby, które lubi, są inne niż 60. My na przykład używamy systemu dziesiętnego, bo mamy 10 palców, który prawdopodobnie na innych planetach, jeżeli jacyś obcy tam mieszkają, to prawdopodobnie używają systemu opartego na jakiejś innej liczbie. No i dzisiaj poznamy miarę kąta, która jest dużo bardziej naturalna z punktu widzenia matematyki, i być może takiej akurat obcy na planecie używają, to jest miara łukowa. Miara łukowa, miara łukowa, czyli radiany. Jednostką miary łukowej jest radian, więc jak używacie kalkulatora i chcecie mierzyć kąt w radianach, to musicie tam ustawić sobie na radiany. No i o co tutaj chodzi? Powiedzmy, że mam okrąg. Powiedzmy, że to jest pewne przybliżenie okręgu, to co próbowałem tutaj narysować. No i teraz narysuję sobie tutaj kąt wpisany w ten okrąg, czyli taki, którego wierzchołek jest w środku okręgu, a ramiona tego kąta to są promienie. No i powiedzmy, że narysowałem tutaj taki szczególny kąt. I na czym jego szczególność polega? Tutaj mam promień długości r, promień długości r i próbowałem narysować taki kąt, w którym długość tego łuku, na którym ten kąt jest oparty. Mówimy, że kąt jest oparty na łuku, jeżeli wycina tutaj z tego, z tego okręgu pewien wycinek łuku. No to jeżeli długość tego wycinka, który on wycina, jest również równa R, to mówimy wtedy, że miara tego kąta jest równa 1 radian. Czyli to jest 1 radian. Jeden radian to jest miara takiego kąta, który jest oparty okręgu na łuku, którego długość jest równa promieniowi okręgu. Tak jak tutaj narysowałem. Jeżeli długość tego łuku jest równa promieniowi okręgu, to kąt oparty na tym łuku ma miarę jednego radiana. Taka jest definicja. No i dlatego nazywa się to miarą łukową. Miara łukowa kąta. No można też na to popatrzeć inaczej, gdybyśmy mieli na przykład okrąg, którego promień wynosiłby 1, nie byłby jakiś dowolny, tylko wynosiłby 1, to wtedy, powiedzmy, już już tutaj jakiś dowolny kąt narysuję, to wtedy, jaka by była miara tego kąta? Jeżeli promień okręgu jest 1, to wtedy miara kąta jest po prostu równa długości tego łuku. Jest po prostu równa długości tego łuku. Jeżeli mamy dowolny okrąg o dowolnym promieniu, no to musimy długość łuku podzielić przez promień. Musimy długość łuku. Wyrazić w jednostkach promienia. Jeżeli mamy okrąg o promieniu 1, to po prostu miara kąta to jest po prostu długość łuku, na którym ten kąt jest oparty. No jest to bardzo naturalna miara, no bo na przykład, jak tutaj byśmy chcieli powiedzieć, jaka jest długość łuku, na której jest oparty dany kąt, no to trzeba było tam coś przeliczać i tak dalej. A tutaj od razu mamy. Mamy tę, tę długość. Wiemy, że jak mamy kąt jednego radiana, no to wiemy, że długość łuku, na której on jest oparty, jest równa promieniowi okręgu. No dobrze. A jak to się ma do stopni? Do tej miary, którą już znamy? No to zastanówmy się nad, nad tym, jaka jest miara kąta pełnego w radianach. No bo wiemy, że kąt pełny ma w, radia ma w stopniach miarę 360 stopni. No a ile to będzie w radianach? Na jakim łuku jest ten kąt oparty? No, kąt 360 stopni jest oparty na łuku, który jest równy całemu okręgowi. Czyli długość tego łuku to będzie obwód całego okręgu. No, a jaki jest obwód okręgu o promieniu R? Obwód okręgu o promieniu R to jest 2πr. Więc jeżeli chcemy teraz wyrazić długość tego obwodu, długość tego łuku, na którym mamy kąt pełny oparty, w jednostkach promienia. No to ile to będzie promieni? No, trzeba podzielić przez R, czyli to jest dokładnie 2 pi, czyli miara kąta pełnego wyrażona w radianach będzie równa dokładnie 2 pi, czyli dostajemy taką zależność 360 stopni to jest 2 pi radianów, 2 pi radianów. I to nam pozwoli przeliczać jedne jednostki na drugie. No bo na przykład, jeżeli chcemy teraz powiedzieć ile to jest 1 radian w stopniach no to musimy podzielić to równanie obie jego strony przez 2 pi czyli napisać 360 dzielone przez 2 pi to jest 1 radian przesuniemy trochę sobie żeby było lepiej widać przez 2 można skrócić czyli będziemy mieli że 1 radian to jest 180 stopni podzielone przez pi No więc wiemy, jak? Ile to jest 1 radian? Na no, ile to jest 1 stopień, też możemy spróbować przeliczyć. No to musimy obie strony tego równania podzielić przez 360, czyli mam takie równanie, że 1 stopień to się równa 2 pi przez 360 podzieliłem obie strony przez 360 radianów. Czyli 1 stopień, znowu mogę skrócić przez 2, to jest Pi przez 180 radianów. A więc te równania pozwalają nam przeliczać stopnie na radiany, radiany na stopnie. Ten przelicznik to jest zawsze 180 przez pi albo pi przez 180, jak widać. Może Wam się wydawać to trudne do zapamiętania, ale to, co warto zapamiętać, co jest najłatwiejsze moim zdaniem, to jest to równanie tutaj, że kąt pełny wyrażony w stopniach to każdy wie, że jest 360 stopni, a w radianach to jest 2pi. Bo obwód okręgu to jest 2πr, więc jeżeli wyrazimy obwód w jednostkach promienia albo zapytamy o to, jaki jest obwód okręgu o promieniu 1, no to ten obwód jest równy 2π. Czyli miara kąta pełnego w radianach jest 2π, a w stopniach jest 360 stopni. Jak to wiemy, to zawsze jesteśmy w stanie jedne jednostki na drugie przeliczyć. W następnych filmach zrobimy sobie więcej przykładów i myślę, że dzięki temu wszystko to się stanie jeszcze bardziej jasne i przejrzyste dla Was.